Witam na moim kanale. Zobaczymy sobie tutaj do małych. Coraz większe maluchy. Dostały jedzenia. Reszta dostała tylko wody i siano. I rano im jeszcze troszeczkę wsypałem owsa z kukurydzą same. Bo pasza mi się skończyła. Tata mi przywiezie za jakieś pół godziny, może godzina. No to będziemy im sypali. Dzisiaj mam w planach do posprzątania te dwie klateczki Nowozelandów. Bo trochę syf już mają. Zrobimy to szybką metodą, po prostu wygarniemy na ziemię, a później szybą wpakujemy na tą przyczepkę. Na początku pójdziemy sobie po przyczepkę, żeby mieć w ogóle na co załadować. To też sobie wyciągnąłem z garażu na wierzch. Przyczepkę na razie ustawimy tutaj. Tutaj mam dziapkę, którą będziemy sobie wygarniali. Samiczkę sobie tą wyciągniemy do transportera, żeby nie przeszkadzała mi w sprzątaniu. Ściągamy poidło. Położymy sobie tutaj. I bierzemy kafel. Ale żeś tu słomy nakładła. Też sobie położymy tutaj. Wszystko wyżarła, owiec zostawiła. Czemu? To nie wiem. Wywalimy sobie też to siano z paśnika przy okazji, bo on już tutaj leży długo. Ona nie zjadła, jej dokładam, a tu z dołu już nie wiem co się nie stało, tak wyschło. To po prostu to wywalimy, a damy jej świeże. Samiczka już jest w transporterze, a ja się biorę do sprzątania pierwszej klatki. W tej klatce tutaj sprzątanie przebiega bardzo szybko, bo ostatnio była zmieniana podłoga w tej komorze. Akurat jest tutaj taka śliska płyta, więc wszystkie odpady da się szybko zgarnąć. Pójdziemy sobie teraz po szybę, żeby to wrzucić na przyczepkę i oczywiście po dezynfekcję. Mam szybę, to jest niby mówią od śniegu, ale my jej zawsze używamy, bo jest lekka i pojemna przede wszystkim. Z grubsza jest już zgarnięte, te małe słomy tutaj to będę później sprzątał. Po sprzątaniu tej klatki, bo nie ma sensu w sumie. Już na przyczepce mamy wszystko, za chwilę to wywieziemy, ale najpierw zdezynfekujemy sobie klatkę. Teraz sobie ją wyciągniemy z transportera i przełożymy do siebie. A więc pierwsza już siedzi. Teraz sobie posprzątamy drugą klateczkę. Już ściągamy poidło. To położymy tutaj. A to od tej samicy położymy po prostu tutaj. Siano też jej wysypiemy. To też tutaj ma kilka dni. Bo jak po prostu zmieniam tej, to tej od razu też. I kafel oczywiście kładziemy.
jakaś burza w ogóle, albo deszcz, nie wiem. W kolejnej klatce jest już czysto, mamy słomę, przełożymy sobie teraz samiczkę. Posprzątane, pozmiatane. Teraz sobie bierzemy dużą łopatkę i wiadro i pójdziemy namieszać królikom jedzenia. Bo przyjechała pasza w ogóle, tata przywiózł, więc bardzo fajnie. Obydwa Nowe Zelandy dostałem i miniaturka tak samo. Taka wystraszona. Teraz damy tutaj samicy i małym. Zawsze się boję, jak otwieram klatkę. Bo te małe zawsze siedzą przy drzwiczkach, jak podchodzę, żeby nie wypadł po prostu jakiś. Najpierw im sypniemy z tyłu do kafla, bo te małe sobie jedzą z tyłu. Dobra. A teraz do góry. Tutaj do góry i tak małe wchodzą. Więc to nie ma różnicy, no ale w większości zawsze je tam. Nawet samica dzisiaj się skusiła iść tam u małych. Teraz do niej wasz gryzie. Czuję ten zapach po prostu. Tutaj. Jeszcze taką odrobineczkę wsypiemy. Tutaj do tej. No i do samczyków oczywiście. Gdzie ty masz tutaj jedzenie, samczyk? O, dobra. Pierwszy dostał. No i jeszcze drugi. Ten to jest fajny, byk duży. Jeszcze takie trochę dosypmy. No i pięknie. Na dzisiaj będzie to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijajcie na Instagrama. Ja się z wami żegnam. No i cześć.